tej żołnierzem i szczerze w jedno wierzę, że Bóg, honor i ojczyzna są twym orężem. Wstawaj i walcz, bracie, bo masz na kogo. Wstawaj i walcz, pokaż siłę swym wrogom. Wstawaj i walcz razem z całą załogą. Wstawaj i walcz, bracie, jesteśmy z tobą. Wstawaj i walcz, bracie, bo masz na kogo. Wstawaj i walcz, pokaż siłę swym wrogom. Wstawaj i walcz razem z całą załogą. Wstawaj i walcz. Jajajaj. Ojojoj. Ziba Tower, dominancja. Myślę, że sobie zagramy w StarCrafta, nawet jak Nexusa nie będzie, tam może by tam... Nie no, wiem, czy... 2 na 2 musimy zrobić ten, ligę, nie? Naszą. Kwalifikacje. Kwalifikacje ligowe. A ja jutro tą konsolę, no zobacz jak mi to wyjdzie, wiesz, bo ja to jestem... Jak trzymam pada, to już mi źle. Ty słuchaj, ja też się dopiero uczyłem dzisiaj, ale... Znaczy mi się bardzo podobało, kiedy był taki... Była kiedyś taka sytuacja, że pojechałem na warsztaty capoeiry do Wrocławia, nie? I kumpel miał mieszkanie od tego, od swojej siostry czy coś. Załatwił, że tam będziemy swoje i tak nie było. I w tym mieszkaniu było bardzo fajnie urządzone, na bogato, że tak powiem, nie? My tu ze Śląska, z tego węgla przyjechaliśmy, a tu tak na bogato. I miał, na całą ścianę miał rzutnik wielki i tego, i PlayStation. I wow. PlayStation, więc myśmy koce zarzucili na okno, wiesz, tak przymknęli, żeby nie było światła. I poza treningami to żeśmy ciągle w domu siedzieli i grali w Residenta. Masakra, kooperatywa. Tak się szybko można nauczyć, nie? Jak się... No, ale wiesz, no bardzo było, nie trzeba było jakichś tam super takich celowań robić, wiesz. To ja dzisiaj w ogóle gram. Ale wiesz co, zauważyłem właśnie, że mam taki spadek. Ostatnio ktoś mnie poprosił, żebym włączył, ile mam FPS-ów. I wyobraź sobie, że mi do 40 nawet spadało na low. Wow. I to jest Avermedium i wiesz, ten, no masakra. Wiesz co, to weź sobie sprawdź. Ja muszę ten dysk przeten, mi się wydaje, że to z tego, wiesz. Myślę, że... No dysk, zdecydowanie, zrób sobie defragmentację, bo to dysk jednak ma... Nie defragmentuje się SSD, widzisz, właśnie o to chodzi. Po prostu problem, że on się zapełnił cały. Aha, myślałem, że to masz poza SSD, ale faktycznie mówiłeś. No. Nie sugerowałem defragmentacji SSD. To utrenuję? Nie, ja już nie trenuję capoeiry. Znaczy, jak byłem ostatnio na treningu, to coś... Znaczy, no pamiętam, bo ja ćwiczyłem 8 lat, to jeszcze pamiętam. Mam to we krwi trochę. Ale jakiś tam super kozakiem nigdy nie byłem. Okej. O, oh, fuck. Zewsza pomoc, tak, jest. Ajajajajaj. Nie mogę nic trafić, kurde. Kolesie mi podchodzą prosto pod twarz, ja mam też jakiś taki słaby dzień. Dzisiaj wyjątkowo, ale wiesz co? Masz tu pierwszą pomoc. Może mi słabo idzie, ale fajnie mi się gra. O, kurde. Granat chociaż wybuchnie. Nie wiem, czy poleciał. Respawnuje się gdzieś na tobie. Chciałem zrespawnować, nie, ale... Nie, padłem jak... Ja w kiblu się schowałem ze strachu. Wow. Ostatnio słabo bardzo mi idzie celowanie, wiesz? What the hell? Ja mi, wiesz, wszystko idzie słabo ostatnio. Najgorsze jest, że ja widzę w trakcie tego celowania, jak po prostu w typa nie trafiam już. Że wiesz, że ja już zaczynam naciskać fire i wiem, że już strzelam nad jego ramieniem i że za chwilę zginę, bo i tak nie dociągnę już do głowy. Tego nie poprawię sobie, nie? No, wiem. Może z tego żarcia coś. Też na myszkę. No mam żarcie jakiś, nie wiem. No, ta myszka już się tak klei, że nie wiem, co miał zrobić. Kładka by się przydała nowa, bo nie wiem, czy tam to się... Ta już się zwija trochę. Ja pierdzielę, no dwa razy strzeliłem kolesia z bezpośredniej odległości w twarz i go nie zabiło? Co jest? A ja rzuciłem granat i koleś wyskoczył mi z shotguna, trafił w twarz. Jakieś mam ammo inne, czy co? Strzałkowa, fuck. Wow. Robiłem ostatnio ten filmik SimCity z tą, z katastrofą UFO, nie? I wiesz co zauważyłem? Że UFO porywa przystanki autobusowe. Niszczy je. Wiesz? No to nie. Nie wiem czy ten, nie wiem czy kiedyś się przyglądałeś, jak, co UFO robi. Nie przyglądałem się, nigdy UFO nie miałem. Ono leci nad przystanek i go po prostu zawija ze sobą.
Oj, kurde, myślałem, że padł. Ale nie padł. No nie padł jednak, właśnie o to chodzi, że nie padł. Czekaj, biegnę za tobą. Teraz przede mną. Hmm? Nic, nic. Widziałeś tą akcję? Nie wiem, jakiś typ... O, nie widziałem, bo mnie tam nie było, ale... Myślałem, że to ty mnie tam kryjesz. Powstań? Aj, kurde, padłem. No, no, na balkoniku był, no. No nie. Dobra, muszę zmienić broń. Z tą strzelbą totalnie mi nie idzie. Z czym ja lubiłem? Masz jakąś snajperkę na tej małej mapie? O kurde, rzuciłem granat tam w tym stronę, uważaj. Shit, co krok to zgon. O kurde, ale bym miał dwa kile, gdyby typ nie leżał tylko. Pusił mnie na podniesienie. O shit, ale nie szybko. Nexus, kurde, mnie załatwił. Ten to jest szybki, mały skubaniec. Jezu, 4 do 10. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje, ale to mało sukcesów odnoszę wyjątkowo. Dobra, kurde, dobra. Od teraz... Takie życie. Od teraz raz przegrywasz, od teraz gramy i drugi raz też przegrywasz. Oj, oj, oj. O, fuck, ktoś C4 podłożył. Ale nas skosił. Ja uwielbiam, jak ktoś C4 podkłada. Nie wiem, czemu ludzie się tak gniewają z tego powodu. Ale jak on to położył, że w ogóle, wiesz, dożył jakby... Może był gdzieś indziej schowany, wiesz? Ale wiesz, no wrzucić na tej mapie C4 i potem jeszcze z niego skorzystać, to nie jest za prosta sprawa do wykonania, nie? Nie, zdecydowanie to jest trudna. To jest trochę sztuka, żeby w ogóle dożyć, wiesz, naciśnięcia spustu, nie? No. To... Chyba, że przykampisz gdzieś w jakimś totalnym zadupie. Aj. To ciężko gadać i grać, człowiek się rozprasza. Takie życie. Znaczy ja, tak gadać to se mogę. Gorzej jak mam się zastanawiać. Bo jak ja o tej Avermentii zacząłem słuchać, to sobie wyobrażałem, jak te kable idą. Oho! Jestem wzrokowcem. Muszę ja sobie... Ja pierdzielę. No, też wyobrazić. Muszę sobie to wszystko wyobrazić i jak zaczynam sobie wyobrażać, jak kable idą, to już nie patrzę na ekran w ogóle. Tak. Shit. Oj, ktoś mi uratował życie, a jednocześnie zginąłem zaraz po tym. Ach, cholera. Dobra, już trochę lepiej się strzela. Kurczę. Puszkin zawsze uczył tego, żeby jak się wychodzi za róg, to się najpierw wystawia kawałek, chowa i dopiero potem wychodzi. Wiesz, że jak ktoś cię zauważy, to żebyś oddał strzały pierwsze i było widać, że to... Ale ja tak nie umiem jakoś. No, ja też. Znaczy wiesz co, jak bokiem wchodzę, ale jak przodem idę, to... Sorry kolego, musiałem to zrobić, bo się zaraz podniosę, spokojnie. Ta gra jest od ilu lat? Od 16. A widziałeś Injustice? Widziałem. Ja nie wiem jak ty dostałeś ten, ja nie wiem jaką ty dostałeś płytkę, ale ja na mojej płytce jest mazakiem z 16 na 18 zamienione. Wiesz? Aha, bo to są płytki dla dziennikarzy, wiesz? Tak, ale wiesz, że tak wzięli i co, tam oryginał już jest na 18, tak rozumiem? Nie wiem, bo tam nie widziałem nic takiego, co by, wiesz... Kurde, woda leci z sufitu, nic nie widać. A, shit. Wiesz co, jak on zostawia przy basenie, że... Oni siedzą za ladą, wiesz, ten C4 przy basenie. Tak, i co, i czeka, aż tam ktoś wejdzie i ten. Więc jak wchodzisz do baseny, to nie od strony wody. Ej, kolisz ty... Wow, shit.
Aj, no i zabiłem typa na szczęście, okej. Okay. Ammo mi się skończyło, wiesz, trochę za długo. No nie, jeszcze mi ktoś podniósł. Poczekaj. Oj, swojego zabiłem, a typa też. A, za ladą, no ale tu nie ma nikogo. Aj, kolego, podnieś się. Znów nasz dostał w tym samym miejscu, tylko już nie ode mnie. Takie pechowe miejsca są pechowe. No. Nie, w tą stronę, czemu jestem złą stroną obrócony? Wyobraź sobie, o, w końcu zginąłem. Od tamtego momentu, co nie miałem amunicji, to chyba pierwszy raz teraz. Znaczy, zginąłem już wcześniej, ale mnie podnosili co chwilę. Będę za tobą, wiesz? Dobra, dobra. Nie przestrasz się. Ja już jestem teraz. Okej. Dobra. Bo mi się, że koleś jest na dachu. Oh shit. ciągle mam wynik ujemny. Zabił mnie, kurde. Ja mam dodatni. This is it, Marines! Let's get 'em!